krótkim słowem. Ojcze, ja w imieniu Jezusa Chrystusa biorę autorytet nad wszelkim ciężarem, nad ospałością. I dziękujemy Tobie, że będziesz mówił do nas dzisiaj. Postanawiamy, że będziemy wprowadzać do naszego życia to, co usłyszymy. Twoje słowo jest dla nas ważne. Nie jesteśmy tylko słuchaczami, ale też wykonawcami Twojego słowa. Pierwszy list świętego Pawła do Tesaloniczan, 4:7. Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. To też kto odrzuca to, odrzuca nie człowieka, lecz Boga, który nam też daje Ducha swego świętego. Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. To też kto odrzuca to, odrzuca nie człowieka, lecz Boga, który nam też daje Ducha Świętego. Przyjaciele, dostałam takie słowo ostatnio od Boga, że siłą rozpędu i rozpoznaniem mechanizmów daleko nie zalecimy. Siła rozpędu i rozpoznanie pewnych mechanizmów jest dobre, ale na jakimś odcinku. Generalnie, żeby iść i zwyciężać, potrzebujemy obcować z Bogiem. Potrzebujemy mieć z Nim bliską relację. Potrzebujemy mieć spotkania z prawdą. Ja, tak jak powiedziałam do Was na uwielbieniu, jestem tak pewna swojego związku z Chrystusem. Jestem Jego bardziej pewna niż związku z Arturem. I to jest w moim życiu autentyczne. Dlatego jestem w miejscu, w którym jestem. Nienawidzę teorii, nienawidzę teoretyków. Zamierzam do końca swojego życia występować przeciwko takim rzeczom, ponieważ to nie niesie życia. Teoria i teoretycy nie niosą życia. Życie wypływa z człowieka wtedy, kiedy człowiek przeżywa, mówi to, co przeżywa. Jeszcze raz to przeczytajmy. Wiecie, dzisiaj jest mega niepopularnym czytanie Słowa Bożego, mówienie do ludzi, że trzeba mieć relację z Bogiem, dobrze też w ogóle się modlić. Wiecie, to są rzeczy w ogóle niepopularne. Natomiast te rzeczy, relacja z Bogiem, czytanie Bożego Słowa, one ugruntowały moje życie. Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. To też kto odrzuca to, odrzuca nie człowieka, lecz Boga, który nam też daje Ducha Świętego. Osobiste spotkania z prawdą są kluczem do uświęcenia. Chrześcijaństwo to nie jest walka na argumenty i nie zamierzam też Was dzisiaj przekonywać. Wiecie, to w ogóle tak nie działa. Można mieć kieszenie pełne rad, mnóstwo informacji, a tak naprawdę zero przekonania. Czyli zero pewności w podstawowych prawdach Bożych. I to w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o osobiste poszukiwania. Ja w moim życiu w sposób osobisty spotykałam się i spotykam się z prawdami Bożymi. Tak jak mówiliśmy już wcześniej, że wolność to jeszcze nie mądrość. Wolność to jeszcze nie mądrość, wiecie, doświadczacie wolności i ona jest piękna. Ale w tej mądrości teraz trzeba nauczyć się mądrze decydować i mądrych wyborów dokonywać. Kiedy ja oddałam swoje życie Jezusowi i powiedziałam, że żyłam tyle lat w kłamstwie, nie znając Ciebie, żyłam w śmierci, chcę teraz żyć w prawdzie, postaw moje nogi na torach prawdy, to chcę Wam powiedzieć, że Bóg uruchomił pewną maszynę, która się też nazywa inni ludzie, którzy przychodzili do mojego życia, pomagali mi, jak w tej prawdzie kroczyć. Pamiętam, jak Artur siedział w więzieniu, byłam w kościele zielonoświątkowym, byłam w nim 3 lata. Byłam świeżo nawróconym człowiekiem i nie miałam pojęcia o różnych rzeczach. Chciałam się podobać Bogu, chciałam się uświęcać. Miałam jakiś tam swój styl ubierania, może niekoniecznie jakiś tam chwalebny. Przyszedł do mnie taki brat. I po skończonym kazaniu wziął swój wielki kajet i tak stanął naprzeciwko mnie i przykrył mój biust.
przykro mnie, Pan zadaje mi takie pytanie. Czy Ty mnie kochasz? Wiedziałam, że jest to człowiek, który odwiedza doktora w więzieniu, więc nie pije do mnie. Ale mówię, skromna taka w ogóle w sobie, mówię, tak, naprawdę, ja mówię, że tak. To nie przychodź tak więcej ubrana do kościoła. I wiecie, w co ja wpadłam? W religię. Owa ingerencja brata spowodowała, że zaczęłam przychodzić inaczej ubrana do kościoła, a inaczej chodziłam po ulicy. I w ogóle mówię, i coś jest nie tak. Nie dam się w ogóle na to złapać. Czemu to w ogóle mówię? Mówię to, ponieważ argumentacja nie działa. To nie działa. Rozumiecie? My możemy sobie tutaj wynotować mnóstwo notatek, ja wam mogę dać jakieś argumenty i tak dalej, ale to was nie zmieni. Osobiste spotkania z prawdą, to one zmieniają. To Duch Święty, nasz pomocnik, namaszczenie pierwsza klasa, to On jest w stanie pokazać ci, tak, prawdę i głębię w ogóle zagadnienia. I kiedy przyszłam z tym tematem do Boga, mówię w ogóle, nie chcę się dalej z Nim tam zmagać, z tym człowiekiem, nie chcę, żeby w ogóle przychodził i mi tak mówił, w ogóle o co chodzi z moim ubiorem? Mówię, Boże, czy w ogóle źle się ubieram? Rozumiecie? I coś wam powiem. To pytanie do Ducha Świętego natychmiast spowodowało co? Odpowiedź Boga do mnie. Jestem prostym człowiekiem. Jestem za spotkaniem, za pytaniem i za odpowiedzią. Rozumiecie? Kiedy jest zadane pytanie, to również jest odpowiedź. I mówię, Duchu Święty, to teraz pomóż mi w tym, abym ja w ogóle zaczęła się inaczej ubierać. Dlaczego? Dlatego, że nie chcę nikogo swoim ubraniem co robić? Gorszyć. Nie chcę. Skoro przyszedł brat i mi powiedział, że moje ubranie go gorszy, to nie chcę, żeby moje ubranie go gorszyło. Jeśli to ubranie jego gorszy, to nie założę tego ubrania do końca życia. Rozumiecie? Nie chcę, aby moja wolność doprowadzała kogoś do upadku. I ktoś może powiedzieć tak, to jest jego pierniczony interes, gdzie wodzi swoimi oczami. Mnie to nie interesuje. Mnie interesuje ja. Moje serce. Rozumiecie? Ponieważ chrześcijaństwo to osobista relacja z Bogiem. Wiecie, nie zaargumentujemy się. W ogóle nie przekonamy się do prawd. Nie przekonam was do tego, że w ogóle Duch Święty to namaszczenie pierwsza klasa. W ogóle. Nie przekonam was do uwielbienia. Nie przekonam do chodzenia w prawdzie. Nie możemy się przekonać do tego, żeby ewangelizować. Nie możemy się przekonać do tego, żeby uzdrawiać. Rozumiecie? To trzeba wiedzieć, trzeba mieć tę pewność, że ja chcę, ja wiem. Dlaczego? Dlatego, że ja mam osobistą relację z Bogiem. To widać, słychać i czuć. Widać, słychać i czuć. I wiecie, w ogóle my nie pominiemy, w ogóle nie pominiemy prostych rzeczy. Prostych, mega prostych rzeczy. Rozumiecie? W ogóle mamy się pobudzać do wiary. Tak? Czemu w ogóle, jeśli ktoś na przykład do mnie przychodzi i mówi, że jest chory, to czy ja w ogóle mówię do niego, wiesz, dobrze będzie. To jest jeden z najbardziej wyświetlanych sloganów. Co to znaczy będzie dobrze? Będzie dobrze w Chrystusie. Nawet jeśli ja jeszcze nie mam czegoś przepracowanego, to ja mówię do człowieka, jak mówi Słowo Boże. Wierz, nie wycofuj się. Proponuję ci moją osobę, będę się modliła z tobą wstawienniczo, nie odejdę. Możesz mi wierzyć, że jeśli wpisałam sobie Ciebie w moim kalendarzu, to będę walczyła z Tobą jak lew i o Ciebie. Rozumiesz? Prawdy, one są wyryte we mnie. To jest, bo ja taka w ogóle jestem. Ukształtowałam się tak w ogóle z Bogiem. Poniżyłam cielesność w swoim życiu i wywyższyłam w ogóle duchowość, prawdziwą duchowość. Kiedy Artur siedział w więzieniu, a ja się nawracałam,
Wiecie, ja się tak zakochałam w Jezusie, ja chciałam być tak wypełniona Duchem Świętym, że ja w ogóle zapomniałam o tym, że ja mam męża. A propos szukania męża czy żony. Gdzie to jest w ogóle miejsce? Wiecie, ja muszę te rzeczy powiedzieć. Wiecie dlaczego? Dlatego, że to jest prawda. To jest prawda. Prawda często, ona najbardziej ci zrani, tak? Ale i też podniesie twoje życie. Jeśli my nie będziemy mówić prawdy, to w ogóle, to w ogóle na czym chcemy się oprzeć? Że Duch Święty się będzie poruszał? Nie będzie się poruszał. Możemy sobie wygłaszać piękne pogadanki. Kiedyś Kenneth Hagin wygłosił taką pogadankę i zapytał swoją żonę, nie pamiętam którą, chyba Oretę. Mówi: Oreta, czemu milczysz? Ona do niego mówi: Kenneth, odwaliłeś taką pogadankę. Rozumiecie? My nie potrzebujemy pogadania w kościele. Ja mam w tyłku pogadanki. Ja sobie pogadać to mogę z Arturem w domu. I Biblię też sama w domu poczytać. Rozumiecie? Ja potrzebuję namaszczenia. Rozumiecie? Usługi w Duchu Świętym. To zmienia. Prawda zmienia. Przeżywana prawda, ona zmienia. Kiedy Artur siedzi w więzieniu, ja się nawracam. I tak się zakochuję w Bogu, i tak chcę być wypełniona Duchem Świętym, że w ogóle zapominam o tym, że mam męża. Przez 2 lata i 3 miesiące nie oglądam w ogóle Artura. Uważam dziś, że miałam dar celibatu, że przez 2 lata i 3 miesiące nie mam pragnienia męża, nie mam pragnienia seksu i nie mam pragnienia mienia rodziny. W ogóle o nim nie myślę. Rozumiecie? Na widzenia jeździ Wiktor, na widzenia jeździ moja teściowa, a ja nie jeżdżę, bo nie mogę. Wiecie, poszukuję osobiście prawdy. Chciałam być wypełniona Duchem Świętym, ponieważ ja przeczytałam, że te 120 osób wypełnionych Duchem Świętym zmieniło w ogóle bieg historii. Ja zrozumiałam, że jedna osoba wypełniona Duchem Świętym, a nie w ogóle ktoś, kto se chce pogadać. Ja se nie chcę pogadać. Rozumiecie? Nie mam w ogóle fazy na to, żeby sobie pogadać. Wiem, kiedy mam mówić, wiem, kiedy mam milczeć, wiem, gdzie jest moje miejsce. Wiem, kiedy mam swoje 5 minut. Kiedy mam swoje 5 minut, to zamierzam je wykorzystać na maksa, na 100%. Mówić tak, jak mówi Słowo Boże. I kiedy ja zgłębiam tą prawdę, że ja w ogóle potrzebuję chrztu w Duchu Świętym, bo ja sobie nie radzę. W ogóle nie mam mocy, ja w ogóle nie mam mocy, aby porzucić grzech. Nie mam mocy, aby nie żyć cielesnym życiem. Ja potrzebuję chrztu w Duchu Świętym. Rozumiecie? Pracowałam wtedy, pracowałam w takim zakładzie. Składałam zamki w ogóle do Fiata Panty. W ogóle składałam je w pracy, składałam je w domu. Rozumiecie? W ogóle różnymi rzeczami się zajmowałam. 2 razy w tygodniu jeździłam do Warszawy, pociągiem zaznaczam, bo nie miałam auta. 2 razy w tygodniu podpisywałam dozór policyjny. Nie mogłam opuszczać kraju. Wiecie, w ogóle nie miałam dobrze, ale byłam najarana na Ducha Świętego. W ogóle potrzebuję chrztu w Duchu Świętym. W ogóle mówię, nie odejdę. Słuchałam wszystkich kazań Dereka Prince'a, w ogóle słuchawki. Nie miałam kasy, w ogóle poprosiłam kogoś z kościoła. Mówię, musicie mi kupić jakieś coś w ogóle na uszy, żebym mogła słuchać. Rozumiecie? Jak debil uczepiłam się tych prawd. W ogóle muszę być wypełniona Świętym Duchem. Muszę w ogóle, rozumiecie? Jestem ochrzczona w Duchu Świętym. Chrzest w Duchu Świętym jest bardzo ważny. Rozumiecie? To jest poszukiwanie prawdy. Poszukiwanie prawdy w twoim życiu doprowadzi ciebie na wyżyny. Doprowadzi cię do sukcesu. Przekonywanie nie. Przekonywanie spowoduje, że będziesz coraz bardziej obciążony. Będziesz miał pory pełne w ogóle rad. Rozumiecie? A przekonania zero. A przekonania zero. I ja tak zrobiłam ze swoim życiem krok po kroku. Spotkałam osobiście Jezusa. Wiem, że w ogóle moje spotkanie z Nim zmieniło moje życie. Rozumiecie? Kiedy zostałam wypełniona Świętym Duchem, przyszła do mnie ponadnaturalna odwaga. W ogóle nie modliłam się innymi językami. Innymi językami modliłam się wtedy, kiedy wrócił Artur do domu. Mamy pierwszą grupę domową. On coś tam do mnie mówi. Ja zaczynam się modlić jak wariat. Modlę się 3 dni. Rozumiecie? Nie mogę przestać, ale chrzest w Duchu Świętym spowodował, że stałam się odważnym człowiekiem. Z człowieka lękliwego stałam się bardzo odważnym człowiekiem. Dzisiaj moje tak to jest tak, a moje nie to jest nie. Rozumiecie? Nie boję się. Nie boję się ludzi. Nie boję się w ogóle diabła. Rozumiecie? To jest chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo to osobiste, głębokie, personalne przeżywanie prawd Bożych. My nie mamy takiej mocy, aby się przekonać. Słuchaj w ogóle.
Dobre jest codzienne rozważanie słowa. To jak na tym kabarecie. Rozumiecie? Proszę Państwa, w ogóle bardzo dobre jest rozważanie Słowa Bożego. Ja nie wiem, co to Tobie przyniesie, te rozważanie Słowa Bożego. Mi spruło to Panie, rozumiecie? Na skutek rozważania Słowa Bożego zmieniłam swój umysł. Mnie nikt nie przekonuje, mnie nikt nie musi argumentować. Rozumiecie? Swoją pobożnością ja zachęcam Was. Wiecie, co to jest pobożność? W ogóle ja jestem pobożny człowiek. Bez szemrania. Wstaję rano, modlę się. Rozumiecie? Mam relację z moim mężem. Jestem posłuszna. Przyjeżdżam w ogóle do kościoła. Prowadzę uwielbienie. Jestem pobożna. To jest pobożność. Z własnej, nieprzymuszonej woli robię to, bo chcę. Bo kocham Jezusa. Bo kocham Jezusa. Rozumiecie? To są mega ważne rzeczy. Kiedy ktoś ci zwraca na coś uwagę, mówi, tak nie możesz robić, tak nie możesz robić, to jest dobre, to jest... I działa. To nie działa. Ale osobiste poszukiwanie prawdy zadziała. Kiedy się z nią spotkasz, to będziesz wiedział. Ona cię dotknie, ona cię zmieni, Bóg cię zmieni. Ja wierzę w Bożą obecność. Ja w ogóle wierzę, że Boża obecność zmienia. Dlatego jestem fanem namaszczenia. O namaszczenie w Kościele trzeba dbać, bo inaczej to sobie będziemy robić pogadanki w Kościele, którymi sobie można wytrzeć tyłek i wywalić potem. Rozumiecie? Taka jestem. Taka jestem. W ogóle tak mnie Bóg ukształtował. Osobiste poszukiwanie prawdy, ono cię doprowadzi na wyżyny. Będziesz przekonany. Rozumiecie? Ja w ogóle jestem dzisiaj w takim miejscu, że nawet gdyby tutaj nie wiem kto stanął i powiedział, ty słuchaj, ale są w ogóle dowody. Nie ma dowodów na zmartwychwstanie Jezusa. Nie interesuje mnie to, bo ja go spotkałam. Rozumiesz? Ja usłyszałam Jego głos. Nie mów do mnie. Ponieważ ja w oparciu o spotkanie zmieniłam moje życie. Nie w oparciu o argumenty. Nie dlatego, że mnie ktoś przekonał. Kiedy Artur wyszedł z więzienia, ja pamiętam, jak pojechałam z nim do kościoła, zobaczyłam tych ludzi, potem poszliśmy sobie z Wiktorem coś zjeść, ja w ogóle patrzę na niego i tak w ogóle mówię, o Boże, to nas podzieli. Ja mówię, nie będę z nim, na 100%. W ogóle wiem, że jak nie oddam życia Jezusowi, że jak w ogóle nie będę, w ogóle mówię, to nas podzieli. Mówię do niego, ty, to nas podzieli. To nas podzieli. Rozumiecie? Ja wiedziałam, że to spotkanie, i to nie chodzi o jednorazowe spotkanie, ponieważ nowe narodzenie to jest akt. Narodziłeś się na nowo i tego nikt nie odwróci. Rozumiecie? Urodziłeś się, narodziłeś się, jesteś, takim jesteś produktem. Ale żeby się zmieniać, to trzeba się spotykać z prawdami Bożymi. Osobiście brać je na warsztat. Ja znam Zbawiciela, znam tatusia, znam lekarza. Mnie nikt do tego nie musi przekonywać. Rozumiecie? Znam różne oblicza Boga. Znam Go, bo się z Nim spotykam. Ponieważ jak wariat podchodziłam i podchodzę do prawd Bożych. Nie mam wywalone w ogóle jakieś jest nauczanie, a ja mam w ogóle wywalone na nauczanie, bo ja mam na przykład swoje zdanie. Moje zdanie może mnie doprowadzić do ruiny. Rozumiecie? Twoje zdanie może cię doprowadzić do ruiny. O co chodzi w ogóle z tym uświęcaniem? Czy trzeba się uświęcać? Nie chcesz to się nie uświęcać. Biblia mówi, że bez uświęcenia nikt nie ujrzy Boga. Czy w ogóle nie pójdziesz do nieba i nie będziesz Boga oglądał w niebie? Nie, będziesz oglądał Boga w niebie. Natomiast tutaj na ziemi będziesz szkodził. Będziesz tak zwanym szkodnikiem. Takim misiem, który przychodzi i wyżera miodu. Uświęcenie, przyjaciele, jest potrzebne. Rozumiecie? Bez uświęcenia będziemy dla siebie jacy niewiarygodni. Kiedyś spotkałam się z takim człowiekiem, zobaczyłam pewną jego przywarę i on potem do mnie mówi, ja mówię, a dlaczego ty napierasz, żeby to działało w moim życiu, a to w twoim nie działa?
Czemu tak usilnie chcesz, żeby to zadziałało w moim, jak to nie działa w twoim? Nie przekonuje mnie to. Nie przekonuje mnie twój argument, bo to u ciebie nie działa. Rozumiecie? Biblia mówi, że wszystko się rozmnaża według swojego rodzaju. Taki, jaki będziesz ty, tacy będą ludzie. Taki, jaki będziesz ty, takich ludzi będziesz produkował. Wiecie? W ogóle, my się nie możemy poprzekonywać do różnych rzeczy. Ja tak żyję, bo tak chcę, bo podjęłam taką decyzję, że w ogóle biorę się za przebudzenie na maksa. I ty też tak musisz. Albo rób religię na maksa, albo na maksa bądź przebudzony. Ja w ogóle takim jestem fanem. Rób religię na maksa, albo się przebudź na maksa. Bądź zimny albo gorący. Inaczej cię Bóg wyżywa ze swoich ust. Kolejne może się mi podobać. Tak mówi Ogilę. Bądź zimny albo gorący. Rozumiecie? Zatem gdzie tu jest w ogóle, czy chcę się uświęcać? Tak, chcę się uświęcać. Ja też jestem na etapie uświęcenia. Wczoraj zostaliśmy zaproszeni na pewne spotkanie, ale z niego rezygnujemy, dlatego że doszliśmy do takiego wniosku, że jesteśmy już na pewnym etapie uświęcenia. Nie wiemy, co moglibyśmy na to spotkanie zrobić. Więc na owe spotkanie nie idziemy. Uświęcajcie się, przyjaciele. W ogóle wiecie to? Pytaj w ogóle Boga. W ogóle zadawaj Bogu te pytania. Wiecie, że to działa. To działa, w ogóle Bóg mówi, Bóg odpowiada i to są te proste rzeczy, tylko człowiek w ogóle jest tak uparty sam w sobie, w ogóle z uporu trzeba pokutować. W ogóle upór jest czymś strasznym, w ogóle z uporu trzeba jest uparty, nie zapytam, a ja nie zapytam, no to ci nie odpowie. Rozumiecie, ja nie zapytam, to nie będziesz wiedział, a zapytaj, na pewno ci powie. Boże, chcę w ogóle zgłębiać poszczególne prawdy. Taki, jaki będziesz ty, tak będziesz wpływał na ludzi. Tak, jak będziesz miał w głowie, tak będziesz prezentował. Jaką można mieć postawę? Przecież w ogóle, wiecie, postawa nasza jest w ogóle wynikiem tego, co mamy w ogóle w głowie. Wiecie? A to nie chodzi o to, że tu jesteśmy inni, a wychodzimy za drzwi i w ogóle i prezentujemy w ogóle innych ludzi. Nie, my nie chwycimy tym świata. Jak ja się dowiedziałam, że te 120 osób zmieniło bieg historii, to wiecie, to w ogóle się... Proste pytanie nasuwa. Co ci ludzie musieli ze sobą zrobić? Czy tam ktoś gadał, hej, uświęcamy się? Zmieniamy swoje umysły? Czy nie zmieniamy? Rozumiecie? Zmienili bieg historii. Rozumiecie? Ludzie wypełnieni Świętym Duchem. Ludzie, którzy dostąpili realnego spotkania. Zmienili bieg historii. I teraz wiesz, w ogóle taki bieg rozpalisz, jaki jesteś. Taki, jaki jesteś, taki bieg rozpalisz. Jeśli jesteś religijny, to rozpalisz religijny bieg. Ludzie się pytają, a to czytać Biblię, czy nie czytać Biblię? Ja nie wiem. Dobre jest czytanie Biblii? Nie wiem. Ja czytam. Wiecie, bo to nie, w ogóle źle zadane pytania. To są źle zadane pytania. Ale my się musimy konfrontować z takimi rzeczami. Proste dotykanie Pana. Jestem fanem prostego dotykania Pana. Przychodzę, biorę, mówię, jest napisane. W ogóle na przykład, ile ja mam wspólnego z prezentowaniem prawdy? W ogóle, czy ja prawdę prezentuję? Czy ja w ogóle prawdę prezentuję? W ogóle przychodzę do Niego i mówię, Duchu Święty, czy ja w ogóle prezentuję prawdę? Powiedz mi, ile ja w moim głoszeniu i życiu prezentuję prawdy. Gwarantuję Ci, że Ci odpowie. Odpowiedź. Zapytaj Go. Zadaj Mu to pytanie. Boże, chcę to po prostu wiedzieć. Nie chcę, żeby mnie ktoś przekonał. Wiecie? To ta pewność Twoja to jest w ogóle skarb. To jest Twój skarb. Skarb. Ja w ogóle wiem, wiesz, Duch Święty mieszka we mnie. Jak o tym mówię ludziom, to ludzi dotyka. A nie, że tam wiesz, Duch Święty mieszka. Rozumiecie? Osobiste spotykanie się z prawdami Bożymi
to klucz do zwycięskiego życia. Inaczej będziecie się czuli naciskani. Co powoduje nacisk? Nacisk powoduje to, że się zakłada maski. Szuka też się ludzi, którzy myślą tak samo jak ty i wtedy się tworzą w kościele kluby, klubiki, jakieś takie w ogóle spotkania wzajemnej adoracji. My pijemy, oni nie piją. Rozumiecie? My palimy, oni nie palą. Co to jest w ogóle? To świat. To świat. Bez uświęcenia nie można oglądać Boga. Bez uświęcenia będziesz wiarygodny sam dla siebie, niewiarygodny. Rozumiesz? Twoja dusza nie będzie wdzięczna. Nie będzie. Ja nie chcę już w ogóle mówić o takich rzeczach, tam palić. Kto pije, niech pić przestanie. Kto pali, niech przestanie palić. Kto kradnie, niech kraść przestanie. Dobra. Ciało, jeśli nie jest brane za ryj, to jest silne. Ludzie mówią, duch jest najsilniejszy. A? Wtedy, kiedy krzyżujemy nasze ciało. Jeśli będziesz systematycznie krzyżował swoje ciało, jeśli będziesz osobiście spotykał się z prawdami Bożymi i ona będzie, ta prawda Boża, będzie dla ciebie number one, rozumiecie? To twój duch będzie silny. Jeśli zwolnisz swoją duszę z zarządu, tak? To będziesz coraz silniejszym człowiekiem. To tak nie działa. Ja uczę się cały czas. Nie ma kozaka. Każdy z nas uczy się krzyżować swoje ciało. Rozumiecie? Przez cały czas. I tak do końca. I tak do końca. To prawdziwa pobożność. To jest prawdziwa pobożność. Pamiętam, jak opuszczaliśmy wrota pewnego kościoła i szliśmy w następne wrota innego kościoła, gdzie była taka tak zwana wolność, taka wiecie. I mój lider do mnie mówi, a już was widzę. Już ciebie widzę, już widzę Artura, już będzie dysko błysk w ogóle. Rozumiecie? Nie było żadnego dysku błysk. Dlaczego? Dlatego, że ja w moim sercu mam wyrytą prawdę. Ja nie poszłam do tamtego kościoła po to, żeby w ogóle się znowu tam, wiecie, rozpuścić. Nie. Ja poszłam tam po kolejne prawdy Boże. Poszłam do tamtego kościoła po kolejne prawdy Boże. One mnie ubłogosławiły. One moje życie postawiły z powrotem, tak? W ogóle na innych wyżynach. W innym miejscu czas mu się skończył, poszłam do innego kościoła. Inni ludzie źle skorzystali tam z tej wolności. W ogóle, natychmiast po w ogóle, wiecie, natychmiast żyli rozwiązłym życiem. Bo teraz jest wolność, wolność i swoboda. Rozumiecie? Jeśli nie ma osobistego postanowienia o życiu w prawdzie, o życiu w głębokiej relacji z Bogiem, o życiu w uświęceniu, wiecie, to uwielbienie, które jest u nas, no to bo wiele ludzi do mnie mówi, ty, rozbudziłaś w ogóle ciała ludzi. A co to mi obchodzi? Ludzie mają decydować, to jest moje uwielbienie Boga. Ja tak uwielbiam Boga. Rozumiecie? Mnie to buduje. Ja tak wyrażam moje uwielbienie. Taka jestem, taka jest moja osobowość. Tak wyrażam Chrystusa. Tak zamierzam w ogóle uwielbiać. Czy to bo to wiesz, teraz tańczą ludzie, oni wyszli stąd, poszli na dyskotekę, ale co to mnie interesuje? Co to mnie obchodzi? Grzesznik grzeszy i się cieszy. Rozumiecie? Zobaczcie, tu w ogóle w chrześcijaństwie w ogóle nie ma miejsca na argumentację. Nie możemy się przekonywać. Chodź, skosztuj, zobacz, jak dobry jest Pan. Wiecie, to w ogóle to są te religijne zajawki w kościele się na świątkowym. Chodź, siostro, skosztuj, zobacz, jaki dobry jest Pan. Ja nie wiem, czy Pan jest dobry, przepraszam. Ja nie wiem, czy Pan jest dobry. Brak miłości. Osobista relacja z Bogiem. Głębokie przeżywanie prawd Bożych. Praktykowanie tego w swoim życiu. Rozumiecie? Kiedy
żebyś taki człowiek wyszedł. Było się. Pół godziny za nim. Zanim zaczął, w ogóle była tak ciężka atmosfera, że w ogóle wyszedł i zaczął się modlić innymi językami. Pół godziny. Pół sali wyszło. Pastor zwrzeszony. Rozumiecie? Zobaczcie. Wiecie, człowiek duchowy, wiecie co by zrobił? Podłączył mu się do modlitwy innymi językami. Rozumiecie? Natychmiast człowiek duchowy podłączyłby się do modlitwy innymi językami, tak? Ludzie, którym się to w ogóle nie spodobało, ponieważ nie wiedzą w ogóle na modlitwę innymi językami, w ogóle miał słowa jakieś głosić, w ogóle miał coś powiedzieć, w ogóle miał nas tutaj zbudować, a on w ogóle się modli innymi językami, o co w ogóle chodzi? Pół sali w ogóle wylazło. No taki stan Kościoła. Taki był stan Kościoła. Zapytaj dzisiaj Boga szczerze o twój stan. Zapytaj w ogóle dzisiaj, Boże, czy ja w ogóle prezentuję prawdę? Czy ja się uświęcam? Czy ja po prostu tak przyszedłem do ciebie, oddałem ci swoje życie, wiesz, wiem różne rzeczy, tu mam trochę prawdy, tu mam trochę prawdy, w ogóle tak powsadzałem tą prawdę, dzielę się z tą prawdą, w ogóle sam chyba tak do końca w to w ogóle nie wierzę. Wiesz, w ogóle jakoś tak jakoś kulawo mam. Tak jakoś w ogóle... Zadaj Bogu to pytanie. Zadaj, gwarantuję ci, że ci odpowie. Na 100% ci odpowie. I bądź w ogóle jak wariat. Jeśli ci odpowie, to w ogóle natychmiast zacznij z tą prawdą współpracować. To, co mówiliśmy. Dziś, jeśli usłyszysz głos Boży, nie zatwardzaj swojego serca. Kiedyś, jak byłam chora, miałam w ogóle taką chorobę, że wydawało mi się, że mam trąd. Rozumiecie? Ale w ogóle wiedziałam, że w ogóle Bóg może mnie uzdrowić. I przyszedł do mnie w ogóle człowiek i powiedział do mnie, żebym się wykąpała w musztardzie. Rozumiecie? To było mega głupie. To było bardzo głupie. Wiecie, ale ja kiedyś też powiedziałam do Boga, chcę być głupia dla Ciebie. W ogóle chcę być głupia dla Ciebie. Rozumiecie? Chcę zwariować dla Ciebie. I on do mnie mówi, ty się wykąp w ogóle w tej musztardzie i będziesz zdrowa. Posłuchajcie, ja kupiłam sobie słoiczek musztardy sarebskiej, wróciłam do domu, wkidowałam słoik musztardy do wanny, w ogóle wzięłam to, rozrzedziłam, wlazłam, zanurzyłam się 3 razy i wyszłam całkowicie uzdrowiona. Uwolniłam wiarę, zgodziłam się w ogóle z Bogiem. Wiecie? Obcowanie z Bogiem, abyśmy byli wiarygodni dla siebie, potrzebujemy obcować z Bogiem. To w ogóle nie wiecie, tu nie, wiesz, idziemy dzisiaj do kościoła? Nie, dzisiaj nie idziemy, bo u nich tak głośno grają, że nie idziemy dzisiaj do kościoła. Ja, mi nigdy przez myśl nie przyszło, że ja do kościoła nie. Ja jestem kościołem. Jak poznałam tą prawdę, że w ogóle jestem kościołem, to w ogóle zdecydowałam, że w ogóle, ty dobrze, to w takim razie kościół będzie wyglądał tak, jak będę wyglądał ja. Rozumiecie? Kościół będzie wyglądał tak, jak będę wyglądała ja. Po to sobie opisałam. Bez uświęcenia nikt nie może oglądać Boga. Nie przekonam was do tego. Czy to jest dobre? Ja nie wiem. Dla mnie tak, nie służy. Nie służy. To mi służy i służy ludziom, którym ja usługuję. Zapytaj w ogóle Boga. W ogóle zapytaj Boga, czy uświęcenie jest dobre. Wiecie. Świętością się nie można zarazić. Nie świętością, chyba trochę tak. Świętość to nie. Świętość to osobista decyzja. Nie jesteś z tego świata. Jesteś inny. Twój duch jest święty. I ty bądź po prostu święty. Wiecie, do tego się nie można przekonać. Tak jak nie można człowieka przekonać, żeby przyjął Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Nie można. Nie można. Ja głosiłam Ewangelię moim najbliższym, mojej rodzinie. I wiecie, teraz już się tylko prezentuję postawą. Już nie mówię. Dlaczego? Dlatego, że w ogóle to nie jest walka na argumenty. Chrześcijaństwo to nie walka na argumenty. To osobiste przeżywanie prawd Bożych.
musisz być kopaczem. Musisz po prostu postanowić, że chcesz być głębokim człowiekiem. Duchowy człowiek to praktyczny człowiek, to głęboki człowiek. To człowiek, który decyduje się głęboko kopać. Wiecie? Humanizm, o którym mówił Michał, on nie wystarczy być uwolnionym od ducha humanizmu, tak? Ponieważ duch odchodzi, natomiast takie odrzucenie pozostawia po sobie wiele ran, zachowań. Potem trzeba brać autorytet nad zachowaniami, nad swoim umysłem, tak? I przeglądać się cały czas. Właśnie, Boże, czy dalej nie jestem jakimś propagatorem humanizmu, tak? Czy mnie w ogóle takie rzeczy nie interesują, ja sprałam w ogóle sobie głowę prawdami Bożymi. Ja w ogóle jak oddałam życie Jezusowi, to taką jedną z pierwszych rzeczy, które ja w ogóle zrobiłam, w ogóle mnie o tym nikt nie przekonywał, to wiecie, co ja zrobiłam? Oddzieliłam się od tego świata. Ja się w ogóle oddzieliłam od tego świata. Wiecie, ja w ogóle, ja porzuciłam wszystkie znajomości. Nie mówił mi nikt tego. Ja Słowo Boże czytałam, ja z Biblii się dowiadywałam. Wiecie, i to Duch Święty przekonuje. To On w ogóle jest ten, który wprowadza nas we wszelką prawdę. Ja mogę powiedzieć Tobie, co służy mi, co mi przyniosło życie, ale Ty musisz szukać w swoim życiu osobiście. Osobiście grzebać, kopać. Wiesz, w ogóle to są proste rzeczy. Kto puka, temu otworzył. Wiecie, kto puka, temu otworzył. Uświęcajcie swoje dusze, szukaj w ogóle, szukaj Boga. Wiecie, dzisiaj są niepopularne w ogóle takie rzeczy. Szukaj Boga, dzisiaj wszyscy wszystko wiedzą. Dzisiaj wszyscy wszystko wiedzą. A często to w ogóle trzeba w ogóle taki, wiecie, wziąć taki, w ogóle taką szpilkę i przekuć w ogóle siebie, żeby trochę takiego nadęcia w ogóle zeszło. Wiecie, bo celem poznania nigdy nie było nadęcie. To w ogóle nie o to chodzi. W ogóle to poznanie, to w ogóle to nie o to, to w ogóle nie o to chodzi, żeby się nadąć i być takim, wiecie, ekspertem. Ja to już wszystko wiem i już w ogóle mi nic nie można powiedzieć. Nie, to w ogóle nie o to chodzi. Każdemu się zdarza przysnąć, dać się rozbroić. Ważne jest, aby się w ogóle nie bronić. Jeśli przysnąłem, tak, to w ogóle się budzę. Jeśli się rozbroiłem, to się uzbrajam. Jeśli popuściłem w ogóle ciało, to biorę w ogóle za mordę moje ciało i w ogóle na krzyż. Rozumiecie? I na krzyżu w ogóle trzeba powisieć. Nie zmasz z tego krzyża. Daj tam się przybić nogę, rękę, palec w ogóle. Rozumiecie? To są w ogóle dobre rzeczy. To są dobre. Czy bolą? Bolą. Bolą. Duch Święty będzie Ci w tym wszystkim pomagał. Ja byłam oskarżona o współudział w zorganizowaniu grupy przestępczej. Kiedy się nawróciliśmy, ja stanęłam przed sądem. I wiecie, my nie mieliśmy pieniędzy, żeby w ogóle wziąć adwokata. I ja dostałam adwokata z urzędu. I adwokat z urzędu tak naprawdę, to wiecie, co jego interesuje? Nic. On przyszedł 5 minut przed sprawą, spojrzał tak, tak mówi, a pani jest świadkiem? Ja mówię, gdybym była świadkiem, to bym nie siedziała tutaj. Siedzę w ławie oskarżonych. Jestem oskarżona. On w ogóle, bo mi było wstyd za niego, w ogóle mi co tam. On mnie nie obroni, ja już w ogóle wiem, co on mnie tam nie obroni. Rozumiecie? Duch Święty Ci będzie pomagał. Duch Święty do mnie mówił tak proste rzeczy, rozumiecie? Że ja w ogóle się sama z Bogiem tam wybroniłam. Sama, bo mam relację z Bogiem. Bo powiedział do mnie, nie opuszczę Cię i nie zostawię Cię. Choćby matka i ojciec Cię opuścili, choćby Artur Cię zostawił, to Cię ja nie opuszczę. Ja jestem Twoją siłą, ja jestem Twoją tarczą. Rozumiecie? Do tego się mamy pobudzać. Pobudzajmy się do tego. Ale żeby się do tego pobudzać, tak, to trzeba być dla siebie wiarygodnym. No w ogóle, no ja nie pójdę z Wami na piwo. Nie pójdę z Wami na wino. Nie pójdę z Wami zajarać papierosa. Przyjdę z Wami na modlitwę wstawienniczą. Będę się o Was modlić. W taki sposób chcę Was pobudzać. Rozumiecie? Ja w ogóle, ja w takie chrześcijaństwo wierzę. Ponieważ tylko takie chrześcijaństwo jest w stanie, tak, zdobyć ten świat. My się musimy różnić. Bóg powiedział i uczynię różnicę między tym, kto mi służy, a tym, kto mi nie służy. Świat Cię ma nienawidzieć. Rozumiecie? A jak Ty wyglądasz, jak ten świat?
No to jak? Trzeba się różnić od tego świata. A żeby się różnić od tego świata, to się... Co trzeba robić? Należy się uświęcać. Uświęcać duszę swoją. Jeśli masz z tym problem, bo wiecie, ja w ogóle wierzę w to. To w ogóle... Ja wierzę, że to w ogóle są niechęci ku temu. I to się nie ma co w ogóle tu okłamywać. Boże, kiedyś w ogóle Derek Prince tak powiedział: Boże, pomóż mojej niewierze, bo nie wierzę. Rozumiecie? W ogóle przyjdź do tego Boga. W ogóle chrześcijaństwo to w ogóle jest moc. To jest pomoc. To jest moc, to jest pomoc. To nie jest takie życie jak po grudzie. Kurna, ten życie Bogu? Ciężko mi jest, normalnie? To tak nie działa. Rozumiecie? W ogóle mi jest lekko. Mi jest w ogóle dobrze. W ogóle żyć mi się chce. Chce mi się uświęcać. Wiecie, jeszcze ostatnio mówię, dziecko do mnie jakoś urodziło. Czegoś tak się mówi. Urodziła mi coś jeszcze. Z czym coś urodziła? Nóżki lubię wąchać dzieciu. W ogóle mówię, bym powąchała jakąś malutką stopkę. Julita kiedyś do mnie mówi, powąchaj Arturowi. Ej, to nie ten zapach. To nie ta noga, w ogóle tutaj wiesz. Mogłabym upaść. Ale przychodzę w tym temacie w ogóle, jakoś tak szaleństwo mnie na chwilę pobrało. Artur mówi, dobrze, na przykład, ale wiesz, żebyśmy nie zwolnili. W ogóle będzie pięć, tak jak nie wiem, z tym dzieckiem. I wiecie co, w ogóle przychodzę w ogóle do Boga w tym temacie, mówię, dlaczego ja w ogóle jeszcze tego dzieciusia bym chciała urodzić? Posłuchajcie, co do mnie Duch Święty mówi. Boisz się starości. Pewnie nie? Tak, zgódź się. Nigdy bym się z tobą uczyć. Przepraszam. Tak, w ogóle wiecie, pobyłam potem chwilę w ogóle z jakimś tam dzieciaczkiem. W życiu jedynym nie chcę dziecka już rodzić. Absolutnie. W ogóle mogę na randkę pojechać. Rozumiecie? Zapytaj dzisiaj Ducha Świętego. Nie jestem cię w stanie przekonać do Jezusa, do uświęcenia swojej duszy, do porzucenia religii, do porzucenia humanizmu, do przestania palenia, żeby przestać pić. Nie przekonam cię do tego. Ja nie. Ja tego nie robię, jestem bardzo dobrze. Jestem zdrowa, wiem, z kim mam dzieci. Wiecie, proza życia w ogóle. Życie moje bezlitośnie. Słuchajcie, chcę was z tym zostawić. Amen. Tylko powiem jeszcze ogłoszenia parafialne, bardzo ciekawe. Skrzyżowanie ciała ma bardzo prostą definicję. Jeżeli tej definicji teraz przyjmiesz, to ci bardzo pomoże. Gdy ktoś mówi do ciebie jakąś prawdę, a ty się z tą prawdą nie zgadzasz. Bo to jest normalne, że jeżeli mówi ktoś do ciebie jakąś prawdę, która jest bolesna i ty się z tym nie zgadzasz, to jest normalne, że się nie zgadzasz. To jest normalne. Dlatego, że ciało jest silniejsze. Pamiętajcie. Duch nie jest silniejszy niż ciało. Nie w swoim wyrazie. On jest silniejszy w swojej treści, ale nie w wyrazie. Po pierwsze jest to cielesne. Zawsze. I ja mówię tak. Jeżeli ty się nie zgadzasz z czymś, co na przykład ja głoszę, a ja jak głoszę, to podaję ostateczne argumenty. Bo wiecie, jak ja głoszę na przykład? Ja ostateczne argumenty głoszę. Ja rozmawiam z masą pastorów różnych, wiesz, uczonych w piśmie. Ja w ogóle jeszcze mi się nigdy nie zdarzyło, żeby jakikolwiek człowiek w tym kraju, o jakimkolwiek wykształceniu teologicznym, czy w ogóle, no nie, przepił mnie na argumenty. Jeszcze nie mam takiego, taki prezydent nie nastąpił, nigdy. Ja zawsze ludzi zostawiałem z konkretnymi faktami biblijnymi na potwierdzenie tego, co ja mówię i z doświadczeniem moim oraz innych ludzi. Historycznym i obecnym.
Ja proszę teraz coś z tym zrobić. Zawsze zamykają buzię ludzie. I wiecie, jaka jest ostateczna konkluzja tych ludzi? Ale Pan mnie prowadzi inaczej. I to było tak zawsze. Nigdy nikt nie przebił argumentacji. I teraz tak, mówię coś, jakąś prawdę i ty się z nią nie zgadzasz na przykład. I to jest normalne, że się z nią nie zgadzasz. Więc teraz co musisz z tym zrobić? Jak się krzyżuje ciało? Bo to jest ciało. Przychodzisz do Boga i mówisz do Boga tak. Dzisiaj słyszałem od Artura taką rzecz. Nie zgadzam się z tym. Nie mam żadnej zgody w środku z tym. Ale nie posiadam też żadnych innych argumentów, Panie Boże mój. Bo nie będziesz posiadał żadnych argumentów. Gwarantuję Ci. Nie zaargumentujesz tego. Nigdy. Będziesz tylko mógł powiedzieć, że Cię Bóg inaczej prowadzi. Czyli będzie to bardzo subiektywne. Obiektywnie nie staniesz na żadnym argumencie. Więc przyjdź do Boga i powiedz tak, Panie Boże mój, nie mam żadnych argumentów, ale się z tym nie zgadzam. Więc teraz, mimo tego, że się z tym nie zgadzam, Panie Boże, tak? Chcę, żebyś przekonał mnie o tym, co powiedział Artur. I zgadzam się z tym, abyś użył wszelkich środków do przekonania mnie. Jeżeli zrobisz to z otwartym sercem, tak? Szczerze po prostu, zostaniesz przez niego przekonany. Tak jak dzisiaj na przykład mówił Michał o tym. Rozumiecie? I wielu, wielu innych ludzi. Przyjdzie rema. Wielu z was wiecie, o czym ja mówię. Nie zgadzaliście się z jakąś prawdą, przyszedłeś do Boga i Duch Święty to potwierdził. Pokazał ci to, ale w taki sposób ci pokazał, że to jest tylko twój sposób. W ogóle nikt inny by nie zrozumiał tego sposobu, który ci pokazał Duch Święty. To jest prywatny, osobisty sposób. I raptem ty wiesz, że wiesz, że wiesz, kropka. I to zaczyna uruchamiać w tobie pewien mechanizm. Kiedy ty już wiesz, to nie oznacza, że ciało się poddało. Ale teraz posiadasz osobiste objawienie. I zaczynasz stosować, tak, dyscyplinę nie na podstawie tego, co ja powiedziałem, tylko na podstawie tego, co ty masz w swoim duchu. Sam sobie jesteś. Tak? Sterem, żaglem i okrętem. Ty sam sobie krzyżujesz własne ciało. Bo twoje ciało posłucha tylko ciebie. To rozumiesz? Bo ty jesteś właścicielem swojej cielesności. Tylko ty. Nikt na świecie, łącznie z Bogiem, nie jest właścicielem twojej cielesności. Nikt. Nie ma czegoś takiego, że chrześcijanin, proszę ciebie, rozsypuje sobie ścieżkę kokainy, skręca sobie, proszę ciebie, rurkę i mówi, a teraz Duchu Święty, zatrzymaj. Panie, czekam. Zatrzymaj mnie, Panie. Zacząłem. Panie, i przychodzą twoje aniołowie z rozdłowie kręgi. Boże, dwie trzecie, poszło. Teraz Duchu Święty, w imieniu Jezusa, ja rozkazuję, żeby nie działało. A nie może działać teraz. Absolutnie. Nie. Tak działają ludzie. Rozumiecie, o czym mówię? Zacznij sobie krzyżować ciało. To bardzo fajna sprawa. Ogłoszę na parafialne.